Roy, masz chwilkę? Nie. To dobrze. Trenowałem parodię do konkursu talentów i chciałem wypróbować je na tobie. Zrób parodię kogoś wychodzącego z pokoju. Jesteś gotów? Cześć, jestem Jack Benny. Lowell to najgorsza parodia Jacka Benny'ego, jaką w życiu widziałem. Zgadłeś, że to Benny? Dobra, a to kto? Cześć, jestem Betty Davis. O nie. Zaczekaj, to była Katharine Hepburn. One zawsze mi się mylą. Spróbuję jeszcze raz. Cześć, jestem Betty Davis. Film z serii Skrzydła. Skończyłeś level? Jeszcze chwileczkę, Joe. Wiesz, Pan Bóg mnie pobłogosławił. Tak? Dlaczego? Mam piękną żonę. Lubię leżeć w łóżku i patrzeć na nią, gdy śpi. Na jej twarz skąpaną w świetle księżyca. Na jej włosy opadające kaskadami na poduszkę. Na jej piersi unoszące się i opadające pod kołdrą. Robisz to czasami, Joe? Z moją dziewczyną? Nie, z moją żoną. Mówili, że gapiłeś się wczoraj na jej biust, kiedy przyjechała po mnie. Nie, Lowell, przysięgam. Przepraszam, Joe. Chyba jestem głupim zazdrośnikiem. I zapomnij, że o tym wspomniałem, szczególnie o tych unoszących się piersiach. Mógłbyś podać mi tamten klucz? Jasne. Nie powinienem był tego robić. Więc to prawda, burzycielu ognisk rodzinnych. Nie, Lowell, to moje plecy. A to dzięki Bogu. Pozwól, że ci pomogę. Cześć, Joe. Jutro znów pobiegamy. Postrzyknęło mnie. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Sprowadzę pomoc. Lowell? But ci się rozwiązał. Nie dam się nabrać na ten stary numer. Dzięki, Joe. Możesz wstać, kochany? Chyba nie. Już raczej się położę. Nie, nie, zaczekaj, lepiej nie. Podłoga jest zbyt twarda? Nie, mam nowe spodnie. Na miłość boską. Ostrożnie. Pomogę ci. Nie możecie robić tego w domu? Przynajmniej użyjcie biurka. Dysk mu wypadł. Wyobrażam sobie. Wynieśmy biedną ofiarę z tego hangaru. Co się stało? Joey mu wypadł dysk i Brian próbował go podnieść. Nie, to mogłoby mu zaszkodzić. Trzeba przyłożyć lód. Chyba raczej okłady rozgrzewające. Zawieźcie mnie do szpitala. Najpierw lód, potem okłady. Nie, najpierw okłady, potem lód. To nie wystarczy po prostu dmuchać w brązową torebkę? Powinniśmy zabrać go do kręgarza. Ja proponuję akupunkturę. Do szpitala. Akupunkturę może pokiwać na nim zdechłym kurczakiem. Ustalmy coś. Zabierzmy go do specjalisty. Wiesz, ile to będzie kosztowało? Rozmusz się. Poleżysz sobie kilka dni i będziesz jak nowy. Ale czemu na wyciągu? Bo lekarz powiedział, że to najszybszy sposób, aby wydobrzeć. Poza tym ładnie ci w szpitalnej piżamie. Szczególnie od tyłu. Nie zbliżać się, jestem wysterylizowany. Dziękuję Bogu w imieniu wszystkich kobiet przed klimakterią. Skąd to wziąłeś? Pożyczyłem z zamkniętej szafki. Muszę wrócić do bufetu przed obiadem. Zostawiłem tam Lowella. Ostatnim razem wyssał mi paprykę z oliwek. Do zobaczenia wieczorem. Ona myśli, że to Lowell.
Nie mogę tu zostać, muszę wracać do biura. Przestań się tym martwić, leż spokojnie. Ja się wszystkim zajmę. Zaufaj mi. Jak ostatnim razem powiedziałeś zaufaj mi, skończyłem biegając goły po autostradzie i machając na samochody. A kto się zatrzymał? Przepraszam, jestem tu nowa. Czy doktor Helbron? Tak, proszę natychmiast ogolić tego pacjenta. Panie doktorze, nigdy nikogo nie goliłam. Miałam tylko roznosić czasopisma i słodycze. Więc po ogoleniu proszę podać mu batonik. Proszę ogolić go od stóp do głów. Ma być gładki jak niemowlę. Nie wiem jeszcze jak go natnę, ale lubię mieć wszystkie drogi wolne. Tak, panie doktorze. I co powiesz, Joe? Jak zawsze jesteś niedojrzały i nieodpowiedzialny. Niczego nie bierzesz poważnie. Jestem od 48 godzin na dyżurze. Zoperowałem od rana 5 woreczków żółciowych. Oddycham fetorem choroby i śmierci. Wybacz mi, że chcę się trochę pośmiać. Zamknij się i zdejmij mnie stąd. Uspokój się. Ten dźwięk może rzucić mężczyznę na kolana. Wiem, że niewiele ze mnie pożytku, ale potrzebujesz mnie, a ja chcę ci pomóc. Chyba nie mam wyboru, więc słuchaj. Rozkład moich dziennych zajęć znajduje się w dolnej prawej szufladzie biurka pod literą R. Rozkład pod tytuł D dzienny. To genialny system. Jestem pewien, że twój system jest tak samo genialny, jak jest przerażająco nieskomplikowany. Wszystko będzie dobrze. Brian, dzięki. Nie ma sprawy. Leż tu i wracaj do zdrowia. I bądź grzeczny. Do widzenia. Nigdy jeszcze nie miałam w ręku brzytwy, ale jeśli okaże pan wyrozumiałość... O nie, pani nie rozumie, to nie był lekarz. To też mój pierwszy raz. Oboje się denerwujemy. Nie, nie, proszę to zabrać. Pielęgniarka! Wpadliśmy na pomysł, który na pewno przypadnie do gustu pańskim uczniom, panie Greeley. Chcemy pobić rekord Guinnessa umieszczania największej ilości członków szkolnej orkiestry w dwusilnikowej Cessnie. Właśnie. To będzie świetna reklama dla naszej linii, a dzieciakom pozostawi wspomnienie do końca życia. Co takiego? Chcecie przejść z maskotką orkiestry? Wspaniale. Im więcej, tym lepiej. Do zobaczenia po lekcjach. Jak lot? W porządku. Rozdałem pasażerom upominki promocyjne, tak jak pan kazał. Niezły pomysł, co? Ośmielę się zauważyć, że malowanie krabą na pancerzach znaku Sandpiper R było oznaką geniuszu. To wspaniała reklama. Czcze pochlebstwa, ale lubię to u podkomendnych. Dziękuję. Panno Chapel, widziała pani nasz chwyt reklamowy? Plama z farby na pancerzu kraba. To by mnie do was przekonał. Nie żadna plama, tylko brodziec piskliwy, nasz symbol. Spróbuj pomalować kraba w ruchu. Wiesz, mam lepszy chwyt reklamowy. Lubię świeże pomysły. Wrzućmy je do kotła, zobaczymy, czy wyjdzie z tego bigos. Może załadować pasażerów do samolotu i zawieźć ich tam, gdzie będą chcieli. To się robi w kółko i na okrągło. Ja szukam świeżych koncepcji, nowych idei. To niewiarygodne. Pękotama i płyną pomysły. Kenny, skrzydła po bokach samolotu. Dlaczego? Zanotuj. Tak jest. A teraz słuchaj i podziwiaj. Zorganizowałem darmową wycieczkę promocyjną dla grupy pracowników największego biura podróży w Bostonie, na naszą uroczą wyspę Nantucket. Na koszt Sandpiper Air. Zdaje się, że w tej chwili Faye oprowadza ich dobrze wypasione ciała po naszych brukowanych ulicach. Skąd wziąłeś na to pieniądze? Pieniądze? To jest mowa Joe'ego, nie rozumiesz? Przypochlebimy się tym ludziom, a oni podeślą nam klientów. Przepraszam, czy mowa Joe'ego powinna być w cudzysłowie? Jak chcesz, chłopcze. Dzwonię do Joe'ego. Nie, proszę cię. Nie, słuchaj. Wiem, że nie jestem znany z sukcesów, ale chcę udowodnić Joe'emu, że coś potrafi. I chcę udowodnić to sobie. Czy wziąłeś to pod uwagę, że może trochę się przeliczyłeś? Masz mało wiary w moje umiejętności. Mało sugerowałoby, że mam trochę. Nie mam wcale. Wróciliśmy, bawiliśmy się cudownie. Nieczęsto w życiu osiąga się tak szybko satysfakcję. Kenny, grzej samolot i gotuj go do startu. Tak jest.
Ja nigdy w pana nie wątpiłem. Ten dzieciak to urodzony Lizus. Więc wszyscy dobrze się bawili? O tak, podobało im się pole żurawinowe i Muzeum Wielorodnictwa, a wycieczka po domu Hermana Melvilla wprost ich urzekła. Herman Melville nie mieszkał w Nantucket. Naprawdę? To dlatego ta kobieta w ręczniku tak się na nas darła. Dobrze, to jedno ci się udało. Dziękuję bardzo. I kto wie, może niektóre z tych rzeczy, które ja puściłem w ruch, rzeczywiście się sprawdzą. I może kiedy Joe tu wróci, Sandpiper Air nie będzie już firmą z jednym samolotem. Panie Hackett, samolot zniknął. Widzisz? Co to znaczy samolot zniknął? Był kilka minut temu na pasie, a teraz go nie ma. Przecież samolot nie mógł zniknąć. Moja mama zawsze narzekała, że wszystko gubię. Najpierw kurtkę w parku, potem rękawice do baseballa, a teraz samolot. Samolot zniknął. Zgubiłeś samolot? Zgubiłeś samolot Joe'ego? Jak to zrobiłeś? Powiedz, jak udało ci się zgubić samolot? Co ja kiedyś w tobie widziałem? Chcesz powiedzieć parę słów przedstawicielom biura podróży przed odlotem? Nie. Więc przystąpię do odprawy. Nie. Czy jest jakiś problem? Właściwie Ken zjadł na obiad burritos z małżami w bufecie Helen i teraz cierpi. Hej, musisz trochę zatrzymać tych ludzi. Może zaśpiewasz im parę irlandzkich pieśni ludowych? Chyba znam mądrzejsze sposoby. Kenny, wskocz na rower i przetrząśnij całe lotnisko. Musimy znaleźć samolot. Tak jest. I jeszcze jedno. Nie chcę przypierać cię do muru, ale to ty zgubiłeś go, więc go znajdź, inaczej cię zabiję. Helen? Nie zadzwonisz do Joe'ego, prawda? I co? Powiedzieć mu, że zgubiłeś jego samolot? Chcesz, żeby dostał zawału? Powiem ci tylko, że lepiej znajdź ten samolot i to szybko. Bardzo szybko. To duży samolot. Gdzieś tu musi być. Panie Boże, wiem, że na to nie zasługuję, ale wierzę, że jeśli dasz mi tylko chwilę spokoju, wygrzebię się z tego. Dzień dobry. Inspektor Hansen z Urzędu Lotnictwa. Drobna kontrola. Niespodzianka. Dzięki. O to właśnie chodziło. Helen, sprawdziłem każdy hangar, każdy metr lotniska. Samolotu nie ma. Nie ma! To pan nam zorganizował tę małą wycieczkę, prawda? Tak jest. Nasza Molly Malone zaśpiewała już wszystkie irlandzkie prześpiewki od czasu Wielkiego Głodu. Kiedy stąd odlecimy? Niebawem. Proszę wytrzymać jeszcze kilka minut. Roy, masz wolne miejsca na lot do Bostonu? Coś się stało? Nic. Panie Hackett. Jeśli nie znajdę się zaraz w pańskim samolocie i nie zobaczę książki lotów, stanie pan w obliczu groźby zawieszenia, wysokiej grzywny lub obu tych rzeczy naraz. Powiedziałem, że samolot zaraz tu będzie. Mój pilot napotkał silne, przeciwne wiatry od strony Martha's Vineyard. Właściwie stracił kontakt z ziemią. Robi pan balona z urzędnika państwowego? Ależ skąd? Pozwoli pan, że postawię panu kawę? Nie, dziękuję. Szkoda, bo ta milutka blondyneczka za ledem ciągle się mnie dopytuje, kim jest ten przystojniaczek. Naprawdę? Jasne. Życzę miłej zabawy. Nic nie rozumiem. Dlaczego nie startujemy? Ci ludzie nie mogą się o tym dowiedzieć, ale samolot zginął. Samolot zginął? Samolot im zginął? Jest nawet lepiej niż myślałem. Wasz samolot zginął? Skąd? Nie wiem, skąd się wzięły te plotki. Robimy tylko kontrolę bezpieczeństwa przed lotem. Jeśli chce pan, możemy to opuścić. Nie, nie, tylko proszę szybciej. Dziękuję za cierpliwość. Hej, łap za telefon i spróbuj wypożyczyć samolot. Tylko niech się nikt o tym nie dowie, bo będziemy skończeni. Jacy my, blada twarze. Ryan.
Co jest, Lowell? Mam dobre wieści. Znalazłeś samolot, nawet lepiej. Przedstawiam Peggy McCloskey, gospodynię domową i parapsychologa. O nie, sprowadziłeś parapsychologa? Panie Hackett, jestem zwykłą kobietą obdarzoną paranormalnymi mocami, których nie potrafię ani wyjaśnić, ani okiełznać. A co mi tam? Wie pani, gdzie jest samolot? Niech no pomyślę. Ten samolot stał kiedyś w pańskim hangarze. Czyż ona nie jest innego świata? Muszę dotknąć czegoś, co było w tym samolocie. Brian tam był. Znakomicie. Uwaga, strudzeni wędrowcy. Znudziło wam się czekanie na samolot, który nigdy nie odleci? Polećcie liniami Aeromas do Bostonu. Nasz samolot stoi zaraz przy wyjściu. Możecie go nawet zobaczyć. Ludzie, proszę nie, zostańcie. A to niby dlaczego? Jeden z jego pilotów jest narkoleptykiem, a on stale temu zaprzecza. To kłamstwo. Widzicie? Łże jak znud. Usiądźcie wszyscy wygodnie. Wasz samolot odleci niebawem. Panie Hackett? Znalazłeś go? Nie. Ale wjechałem w wielką dziurę na drodze kołowania i rozwaliłem rower. O, rety. Jeśli chcecie dostać jeszcze jakieś rezerwacje z mojego biura, to lepiej zabierzcie nas szybko z tego cholernego lotniska. Spokojnie, zaraz zacznie się rewia. Tylko nie jedyną, pieczę. Lecąc ze mną, nie trzeba przechodzić przez wykrywacz metalny. Panie i panowie, linia lotnicza Sandpiper Air ma zaszczyt przedstawić egzotyczne stylizacje muzyczne w wykonaniu Helen Chappell i jej zaczarowanej wiolonczeli. Musisz zatrzymać ich przez kilka minut. Nie, tak, nie. Więc będziesz oglądać Joe'ego na widzeniu. Jeśli on się o tym dowie, zabije mnie, pójdzie siedzieć i będziesz go widywać raz w miesiącu w więziennym drelichu. Tego chcesz? Co? Proszę cię, jeśli nasz związek znaczy coś dla ciebie... Dobrze. Jesteś kochana. Tylko nie graj tych klasycznych kawałków, niech to będzie ostre. Może crackersa? Proszę się poczęstować i podać dalej. Jakieś życzenia? Może temat z filmu Zaginiony? Dzwoniłam do każdej wypożyczalni na wyspie. Nie ma samolotów do wynajęcia. O Boże, ale gdybyś potrzebował sztucznej nerki, to znam jedno miejsce. Właśnie wyszłam spod prysznica, gdy usłyszałam jakichś ludzi mówiących o Moby Dicku. Tu są. To oni włamali się do mojego domu, a to jest szefowa gangu. Nie chcę za to płacić, Brian. Panie władzo, mogę wszystko wyjaśnić. No, prawie wszystko. Prawie. Dzień dobry, jestem Greeley, dyrygent maszerujących mułów szkoły Scumscat. Co tu się dzieje? Mam ważny telefon. Gdzie jest samolot? Pytanie za 5 punktów, zaraz będzie. Coś wam powiem. Mówiąc językiem muzyków, złapcie oddech. Co zrobić ze sterą? A nie może zaczekać tu z wami? Jeśli pan sobie życzy. Hackett, dzwonili zwierzę. Mój samolot próbuje zaparkować, ale twój pilot zostawił rower na drodze kołowania. Panie Hackett, moja cierpliwość się wyczerpała. Co to jest do cholery? Estera, maskotka maszerujących mułów. Wreszcie wszystko się wyjaśnia. Rower, rower. Hej, co tu się dzieje? Joe, już jesteś. Tak, jestem zdrów, dziękuję. Nie, miałam na myśli, że jesteś tutaj, we własnej osobie. Wypisali mnie wcześniej, niż oczekiwałem. Co tu się do cholery dzieje? A co masz na myśli? Joe, już jesteś. Tak, Lowell, jestem. Nie, miałem na myśli, że jesteś cały i zdrowy. Owszem. Joe, już jesteś. Tak, jestem zdrów i jestem tutaj we własnej osobie. Niech ktoś mi powie, co tu się dzieje. Dość tego, czas upłynął. Cisza! Byłeś w samolocie.
Brian, musimy porozmawiać. Mógłbym zaśpiewać ci bardzo długą piosenkę o tym, co tu widziałeś. I może nawet sporo z tego byłoby prawdą, ale wszystko sprowadza się do tego, że... Nie wiem dlaczego, nie wiem kto, ale samolotu nie ma. O czym ty gadasz? Samolotu nie ma. Tam, bo jest tutaj. Jest teraz tutaj. Dziękuję, że jesteś tutaj. Dlaczego nie miałby być tutaj? Oczywiście wcześniej go nie było, więc wiesz o tym. Przecież zabrali go do New Bedford do przeglądu. Do przeglądu? Oczywiście. Czemu się dziwisz? Wszystko było w dziennym rozkładzie. W dziennym rozkładzie, oczywiście. Bez dziennego rozkładu nie wiedziałbym, co robić. Dzienny rozkład jest genialny. Muszę jeszcze wyjaśnić kilka spraw. A przy okazji, starczy nam forsy na kaucję? Nieważne, uważaj na plecy. Helen, czy ja tam widziałem muła? I orkiestrę, i policjanta, i kobietę? Zostaw to Brianowi. Dobrze, że wróciłeś. Chyba tak. Ostrożnie, lekarz umieścił cię na liście zakazów na cały tydzień. Przepraszam, Joe. Ty chyba miałeś włosy na rękach. To długa historia.